Dzisiaj na terenie Ukrainy rozgrzewają się rzeczy straszne. Aneksja Krymu i potencjalnie zapanowanie nad wschodnimi rejonami Ukrainy, gdzie znajdują się zasoby węgla, przemysłowe zakłady Ukrainy. To jest przy zachowaniu Rosji bardzo duże ryzyko dla Europy. W tej chwili mówi się o tym już powszechnie. Premier o tym powiedział, że polityka energetyczna Polski i Unii powinna się zmienić. I faktycznie absolutnie podpisuje się obydwoma rękami pod tym. Unia musi zacząć inaczej myśleć o węglu, o paliwach kopalnych. To jest szansa dla Europy, także dla Polski. Szansa dla Europy, ponieważ jest w stanie uniezależnić się przynajmniej w jakimś stopniu od paliw rosyjskich, konkretnie od gazu, i dzięki temu mieć własne zasoby surowcowe umożliwiające wytwarzanie energii. Dla nas, dla Lubelszczyzny, jest to ogromna szansa, ponieważ tutaj na Lubelszczyźnie są tysiące kilometrów kwadratowych złoża basenu lubelskiego, 4 miliardy bilansowych zasobów węgla. Także nie do końca jeszcze, ale jak sądzę, ogromne zasoby gazu łupkowego, więc Lubelszczyzna ma szansę stać się wielkim zagłębiem surowcowym i to w Unii należy promować i wykorzystać. To jest szansa dla Lubelszczyzny, szansa dla Unii.